proszę Państwa, chciałem się z Wami przywitać, bo usłyszałem, mam ogółem Klonowicza, tego kontyngenta, ile ludzi on sprzedał i po prostu on, już policja go ma dosyć. Sprzedaje non-stop. I mówi, że ja jestem... pasożytem? Jak ten dom ogółem wyglądał, jak ja tu się wprowadziłem? On powinien podziękować mi za to wszystko. Po prostu... on, co... to mój będzie prywatny kanał, który bardzo lubicie oglądać mnie, jak ja się wypowiadam, bo ja bzdurnie mówię. Mówię o świecie. Jaki ten świat jest? Jacy ludzie są? Jaki Kononowicz? Ten spaszak. Tylko patrzy, co zeżreć. Ja testuję całe te wszystko, a on tylko popatrzy się, zakręci się i do kuchni ja nie widzę już. Jak to się mówi? Wpierdala, jak świnia. No, miał świnie i zachowuje się jak świnia. Trzyma nera, ja wczoraj wypuściłem, tam trzymał świnie, a teraz nera trzyma. Jakie to jest prawo? On ogółem prawo łamie. To jest prawo? Takiego prawa? Ja ogółem znam prawo. I po prostu nawet policja, dzisiaj moja znajoma dzwoniła na policję, bo list na mnie, jakieś bzdury, wymyśla na dwie kartki A4 list i po prostu ona jak czytała, to płakała. Ona jest bardzo wspaniała kobieta. On by chciał, nie wiadomo kim on być. On chciał być prezydentem? Śmietników chyba. Prezydent śmietników. Tak powinno nie być. Ja nie będę współpracował z Kononowiczem, ja mam swój kanał i wszyscy ogółem czekają na nowe filmy właśnie ze mną, z majorem Suchodolskim. Major to jest major, to jest dopiero major. Major to się, tam się nie pierdoli, tam robi się porządek. Z takimi osobami, którzy są niepotrzebni na tym świecie. Dziękuję.